Ancy Frenzy. Ja bym potrzebowała tutaj kogoś silnego, ale nie mam nikogo takiego tutaj. Co? Cześć! Jeżeli tutaj jesteście, to znaczy, że będziemy dzisiaj robić coś, co z pewnością Wam się bardzo przyda i spowoduje, że będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Dzisiaj będziemy robić wielki prezent Orbisowy. Może być to prezent na święta, może być to prezent dla kogoś bardzo ważnego, na urodziny, na jakąkolwiek imprezę. Co schowamy do naszej wielkiej paczki? Tego się wszystkiego dowiemy. A teraz idę wypić coś gorącego, bo jesteśmy właśnie teraz całą ekipą na jarmarku bożonarodzeniowym i trzeba napić się dobrej czekolady. A potem zapraszam Was do działania. Pa! Tak, dojechałam szczęśliwie z rynku i mam nadzieję, że Wy również, przynajmniej ci, którzy byli. Dzisiaj jestem teraz sama, w tym momencie jestem sama, natomiast za jakiś czas pojawi się jeszcze Tosia z pewnym gościem i zobaczymy w zasadzie wspólnie, co udało nam się zrobić. Dzisiaj będziemy robić wyjątkowy prezent. Ten prezent będzie tutaj i zrobimy go, uwaga, z Orbisów! Z czegoś, co dzieci kochają najbardziej na świecie, zresztą nie tylko dzieci, bo nie ukrywajmy, że my dorośli lubimy je bardzo mocno, a dzieciaki uwielbiają je jeszcze bardziej. Natomiast każdy darzy te piękne małe kuleczki wielką miłością, więc dzisiaj ich będę używać, przede wszystkim ich. Tak właśnie. W tej oto paczce znajdą się aż trzy prezenty zrobione z Orbisów. Jest to najlepsza metoda, czy na święta, czy na urodziny, czy na jakiekolwiek inne wydarzenie, można świetnie zrobić sobie prezent i po pierwsze jest relaksacyjny, po drugie robi wszystko, żeby nas uspokoić, zrelaksować, a po trzecie jest świetny terapeutycznie. Tak czy inaczej, dla relaksu, dla miłego spędzenia czasu, taki prezent będzie idealny. Dobra, nie ma co gadać, trzeba będzie zapełnić naszą całą paczuszkę. Tak więc paczka idzie teraz na bok. Tak! Pierwszą rzeczą będzie, uwaga, kolorowa burza. Do kolorowej burzy będziemy musieli wykorzystać kilka rzeczy. Butelkę. Najlepsza butelka z korkiem, ale uwaga, ten korek można ewentualnie jeszcze potem dopchać, żeby wszystko było w porządku. Potrzebujemy buteleczki. Potrzebujemy Orbisów. Mogą być to takie Orbisy. Mogą być to Orbisy troszeczkę większe. Takie jak te. Mogą być to, uwaga, Orbisy żelkowe, albo takie, które, uwaga, uwaga, można świetnie wykorzystać. Zresztą nie ukrywajmy, że jednym fajnym prezentem byłoby po prostu postawienie jednego wielkiego słoika i włożenie tam do środka ręki. Jest to strasznie przyjemne. Tak czy inaczej, wracamy do naszej butelki. I uwaga, do naszej butelki trzeba będzie na samym początku dodać dosyć sporo Orbisów. Te Orbisy można wrzucać ręcznie. Jest to, uwaga, trochę czasochłonne i nie ukrywajmy, bardzo, ale to bardzo relaksacyjne. Więc jeżeli możemy wykorzystać ten czas i zrobić sobie małe spa dla naszych dłoni, to zróbmy tak. Zróbmy tak. Uwierzcie mi, dziewczynki jakby już tutaj przyszły, to narobiłyby bardzo dużo kulkowego szału. Okej. Jest to już prawie zrobione, ale... Czegoś tutaj brakuje. Dodam jeszcze...
czegoś kolorowego. Dodam tych orbisów, które, zobaczcie, jest ich strasznie dużo i można do nich dodać, uwaga, czegoś, co będzie pomagało tym kuleczkom pływać w odpowiedni sposób. I uwaga, ja robię to ręcznie. Dlaczego? Dlatego, że jest to świetny masaż dla dłoni, dlatego stwierdziłam, że nie będę korzystała z innych narzędzi, tylko użyję samych dłoni. Uwaga. Do połowy jest już pięknie wsypane. Teraz odstawiam tą część, dodam może jeszcze odrobinkę. Kuleczek będzie wszędzie mnóstwo. I uwaga, teraz dodaję czego? Oleju! Olej ten będziemy dodawać, ale uwaga, wcale nie jest to taka prosta sprawa. Dlaczego? Dlatego, że musimy zrobić to bardzo ostrożnie, żeby nasza kuchnia nie pływała cała w oleju. Jeszcze dolewam. Jest! Poszło! Brokat. Brokat jest to rzecz, która, nie ukrywajmy, i na święta, i na urodziny, na imprezy, różnego typu okoliczności. Jest to substancja, którą dobrze mieć przy sobie. Uwaga! I teraz dosypuję odrobinę, wcale to nie jest odrobina, dosypuję dosyć sporo brokatu. Dlaczego? Bo lubię! Dlaczego? Bo chcę. Dosypię odrobinę. Dosypię jeszcze odrobinę innego koloru. Może być to, uwaga, uwaga, złoty. I teraz jedno z ważniejszych rzeczy, dodajemy H2O, czyli wodę. Ta-da! Magiczny, czarodziejski sposób znalazła się tu woda. I dodaję teraz, uwaga, uwaga, wodę. Wody wlewamy dosyć sporo. Można robić to tak. I dolewam jeszcze. Uwaga! I zatykam bardzo szczelnie, tak żeby przypadkiem nic się nie wydostało. Jest to jedna z piękniejszych i chyba jedna z takich bardziej relaksacyjnych rzeczy, które można zrobić tak prosto, w tak prosty sposób. I uwierzcie mi, że osoba, która to dostanie, będzie miała relaks każdego dnia, jak tylko na to spojrzy. Czad, co? Okej. Odkładamy to tutaj. Proszę bardzo. Druga będzie zupełnie, zupełnie inna, ale uwaga, będzie tak piękna i tak fajnie się robi, że po prostu, dobra. Potrzebny nam będzie słoik. Może być to słoik prosty, taki kwadratowy, może być to słoik okrągły, może być to słoiczek troszeczkę mniejszy, jeszcze mniejszy, bez różnicy. To nie jest ważne, jaki weźmiemy słoiczek. Ważne, żeby można było go zakręcić i ważne, żeby nam odpowiadał. To podstawa. Dobra, mamy słoik i teraz słoik. Potrzebna nam będzie, uwaga, strzykawka. Mamy strzykawkę. Mamy, uwaga, uwaga, następną strzykawkę. Ta jest mega wielka, naprawdę ogromna. I mamy jeszcze jedną strzykawkę, ale w zasadzie to ona jest taka sama. Dobra, mamy trzy, możemy sobie wybrać. I uwaga, ja wybiorę sobie tą największą, która będzie mi bardzo, bardzo potrzebna. Prosta zabawa. Potrzebne nam są do tego oczywiście orbisy, których zaraz użyjemy. I teraz uwaga, do naszej strzykawki wkładamy orbisy. I to najlepiej, jak to są duże orbisy. Wkładamy najpierw pomarańczowy. Dobra, jest pomarańczowa. Mam na razie pomarańczowe. I teraz wciskamy pierwszy kolor do środka. Ja cię kręcę, dobra? Ok, wciskam do środka, masakra. Wciskam dokładnie wszystko. Musimy
zaglutkować. Karetka. Tak naprawdę jest to hydrożel, który świetnie się nadaje. Jakoś. O, dobra, mamy to. Dodaję jeszcze więcej. Jaki czad! Dobra, okej. Okay. Voilà! Teraz bardzo ważna rzecz, to dokładamy jakichś ładnych, małych elementów, czyli mogą być to kwiatuszki, może być to na przykład jakiś brokat, może być to coś naprawdę, co Wam się spodoba i wkładamy to w ten sposób. Teraz będziemy wkładać do środka, ja już parę włożyłam, kilka małych elementów, które pięknie będziemy potem zalewać. O, w ten sposób. Dobra, dodam jeszcze odrobinę brokatu. Uwaga, dodaję dużo brokatu. Tak jest. I teraz bardzo ważna rzecz. Co robimy? Bierzemy następny kolor. Następny kolor orbisów, który będzie tym razem morski. Ja lubię kolor morski, ciekawe dlaczego, ale kolor morski naprawdę bardzo ładnie wygląda. W porównaniu z różowym jest w ogóle sztos. Więc teraz uwaga, uwaga, dodajemy. O. Trzeci jest bardzo prosty, w zasadzie chyba najprostszy z tych poprzednich, ale tak czy inaczej jest na maksa relaksacyjny i też świetny prezent dla każdego. Tym samym potrzebujemy butelkę, potrzebujemy balony, potrzebujemy gumki, no a mogą być gumki. Generalnie chodzi o to, żeby to było coś, co jest bardzo elastyczne i przypadkiem nie powoduje, że coś pęka. Więc to jest bardzo ważne. I oczywiście buteleczka, no i orbisy. I teraz tak, uwaga. Wrzucam do środka orbisy, ja wybieram sobie wszystkie, czyli biorę troszeczkę, uwaga, pomarańczowych i zobaczcie, robię znowu to samo. Generalnie mogłabym zrobić tak, że będę przekładała to przez lejek, ale nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam, że mogę zrobić to ręcznie, dotykać w jak najdłużej tych kuleczek, żeby były dla nas jak najbardziej przyjemne. Tym samym dodaję pomarańczowych, dodaję zielonych. Wow! Wszędzie lecą, one po prostu latają wszędzie. Dosłownie jak takie muchy. Okej, okay, dobra, wlatują następne i następne. Dodamy jeszcze trochę takich i takich. I dodamy też kolorowy. I odsłonię trochę swą twarz, bo okazuje się, że nie widać jej w ogóle. A może i lepiej. Tak czy inaczej, dodajemy dosyć sporo, sporo, sporo. Myślę, że tyle wystarczy i że tyle będzie ok. A! Dodamy jeszcze oczywiście gumek. Gumki to jest taki smaczek dodatkowy, te gumki, które mogą, mogą się tam znaleźć, ale nie muszą, ale mogą. I w zasadzie fajnie by było, gdyby tam były. Więc dodajemy jeszcze trochę tych. Uwaga, robimy tak i tak. I tak, mieszamy je troszeczkę. I teraz uwaga, to jest najważniejszy moment, bo balona trzeba nadmuchać. I robimy to tak. Dodajemy tyle. Okej. Dodałam, wypuściłam odrobinę powietrza. Tyle powinno być w porządku. Dobra, jeszcze trochę. I uwaga. Zawijamy to w ten sposób. To jest ważne, żeby ewentualnie ktoś Wam pomógł. Zresztą, kochani dorośli, jak Wy sobie będziecie robili taki prezent, to uwierzcie, że też dobra jest pomoc, żeby przytrzymać. O! Good. Jest ok. I teraz, uwaga, uwaga, odkręcam to w ten sposób. Odkręcam to tak, proszę bardzo. I teraz uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga.
nasze kuleczki teraz pięknie muszą wlecieć do środka. Tak, to może chwilę potrwać. Uwaga, leciały wszystkie? Leciały wszystkie. Są, dobra, uwaga, uwaga. I teraz bardzo powolutku wypuszczamy, wypuszczamy, wypuszczamy. O! Powstało to! Uwaga, zakręcam to bardzo dokładnie. Zakręcam to bardzo dokładnie. O, tutaj zobaczcie, zrobił mi się taki pytek. Dodatkowa ozdoba. I uwaga, idealny. Słuchajcie, to jest świetny. To jest świetny, ale to świetny asystent przy każdym stresującym dniu. Czy masz lat 10, 9, czy 35, tu jest 40, to uwaga, ta zabawka każdemu się przyda. Tadam! Mamy trzy prezenty. Pierwszy, drugi, trzeci. W pierwszym jeszcze pozwoliłam sobie, uwaga, popatrzcie tutaj, zalakować odrobinę nasz korek, uwaga, świeczką, żeby nalać do środka odrobinę wosku. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie. Tego można spróbować, jeżeli masz mniej niż 18 lat, nie próbuj tego sam. Nie ma na co czekać, tylko pakuję to teraz do pojemnika. Zobaczymy, jak dziewczyny na to zareagują, tego nie wiem, ale zobaczymy. Postaram się, żeby, uwaga, żeby wszystko się pięknie zmieściło, chociaż wcale to nie jest takie proste. No jest, jest. Dobra, to wołam teraz dziewczyny, zobaczymy, jak zareagują na prezent. Uwaga, dziewczyny! Chodźcie! Chodźcie! Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Chodźcie tutaj. Uwaga! Antonina! Katarzyna! I uwaga, uwaga, uwaga! Na 3-4. Jeszcze, dobra, jeszcze ten. Uwaga, na 3-4 otwierajcie. 3-4. Ładne? Podoba wam się? Fajne? Fajne? Podoba się? Dobra, komu byśmy mogli coś takiego dać? Mojej koleżance. To uwaga, dla kogo to coś takiego mogłoby być? Dla mamy? Dla taty? Dla cioci? Dla wujka? Dla przyjaciela? Uwaga, dla wszystkich. Klecz może być robiona bez względu na to, czy ma się 10 lat, czy 5, czy 15, czy 35, bez różnicy. Taka rzecz, po pierwsze, jest zrobiona przez was, po drugie, jest relaksacyjna, a po trzecie, to robi wrażenie. My was bardzo serdecznie pozdrawiamy i jeżeli podobał wam się filmik, to uwaga, co robicie? Subskrybujecie? I łapki w górę. I łapki w górę i możecie zostawić jakiś komentarz, dajcie nam znać, czy wam się podobało, a będziemy wtedy nagrywać jeszcze więcej. Pa, buziaki, mua! Pa. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed.